Witajcie, kochani. Dzisiaj na temat kwiatów leszczyny. Kwiaty leszczyny pewnie w większości kojarzą się z wiosną. I w sumie tak jest, ale oprócz tego, że są one oznaką wiosny, to również są jadalne i posiadają szereg właściwości leczniczych. W sumie jest to końcówka marca, no ale u mnie sypie śnieg. Niemniej, kwiaty leszczyny można zbierać od lutego do początków kwietnia. W tym roku myślę, że sezon się przesunie, a to ze względu na aurę. Jest zimno, więc będzie można dłużej zbierać te cudowne kwiatostany. Od wielu już lat w kręgu moich bogatych zainteresowań znalazło się również ziołolecznictwo i naturoterapia. Co chwilę poznaję nowe zastosowania wielu magicznych roślin. Najbardziej jednak interesuję się rodzimymi gatunkami, choć nie odstawiam w kąt zagranicznych, wśród których można znaleźć naprawdę prawdziwe perełki. Tak jak już wspominałam, kwiaty leszczyny zakwitają już w lutym i właśnie od tego czasu można je zbierać. Więc jeszcze trochę czasu zostało, żeby nazbierać te cudowne kwiatostany i sporządzać z nich lecznicze preparaty. Zaraz wszystko po kolei Wam wyjaśnię, co z czym, dlaczego warto to robić i w jaki sposób spożywać. Bardzo ważną sprawą jest, że najcenniejsze są kwiaty męskie. Nie martwcie się jednak, ponieważ bardzo łatwo je rozróżnić. Kwiaty męskie to właśnie te długie, zwisające bazie. Te, które są najbardziej ozdobne. Kwiaty żeńskie to są takie malutkie, karminowe. Nie wiem, czy będzie je tutaj widać, i pojawiają się one na końcach pączków. Ja je widzę, ale nie wiem, czy poradzi sobie z tym aparat. O, to są kwiatostany żeńskie. No, są one bardzo malutkie, więc może być problem z uchwyceniem. No ale akurat w tym przypadku ważne są dla nas te kwiatostany męskie, choć kwiatostany żeńskie również posiadają zdolności, właściwości zdrowotne, z tym, że dopiero jak już porządnie będą dojrzałe, czyli jak się zestarzeją, jak wino. Czym starsze, tym lepsze. Szukam, bo być może będą tutaj lepiej widoczne, ale nie. Ja je widzę, ale niestety aparat może ich tutaj nie uchwycić. Takie końcóweczki. Może tu? O, na mojej dłoni będzie widać ten karminowy, piękny kolor żeńskich kwiatów leszczyny. No rozszczekała mi się teraz psinka, więc będzie niestety w tle słychać jej szczekanie. Leszczyna to roślina wiatropylna, co oznacza, że do zapylania nie potrzebuje owadów. Jak to natura sprytnie przemyślała? Wiadomo, że w tym okresie owady nie latają. I wiatr po prostu je zapyla. Jakie zatem właściwości lecznicze posiadają kwiaty leszczyny? Chodzi mi cały czas o męskie kwiatostany. Zatem według autorytetu zielarskiego, czyli doktora Henryka Różańskiego, teraz cytuję. Kwiaty męskie leszczyny, floskoryli, bogate w pyłek flawonoidy, alantoinem, triterpeny i fitosterole polecam w leczeniu przerostu gruczołu krokowego, stanów zapalnych układu moczowego, gardła i zaburzeń okresu przekwitania
oraz pokwitania. Trądzik powstały w wyniku zaburzeń hormonalnych u młodych dziewcząt można leczyć mieszając kwiaty leszczyny z kwiatami tarniny, nagietka, ziołem pokrzywy i korzenia wilżyny w równych proporcjach. Taka mieszanka działa odtruwająco, przeciwzapalnie, moczopędnie, wzmacniająco, uszczelnia naczynia krwionośne, zmniejsza procesy rogowacenia naskórka i mieszków włosowych i łagodnie odkaża układ moczowy. Zapobiega także powstawaniu kamicy moczowej. Uspokaja, poprawia samopoczucie, usuwa depresję. Napar z kwiatów leszczyny można podawać niemowlętom przy kaszlu i zapaleniu gardła oraz oskrzeli. Osłodzić sokiem owocowym w ilości od 1 do 2 łyżeczek 3-4 razy dziennie. Podsumuję zatem działanie lecznicze kwiatów leszczyny. Przy przeroście prostaty, gruczołu krokowego, choć to nie jedyna naturalna metoda, na wszelkie stany zapalne w organizmie, łagodzi dolegliwości związane z infekcjami dróg oddechowych, czyli kaszel, chrypkę, zapalenie gardła czy oskrzeli. Posiada działanie antybakteryjne i również działa estrogennie, czyli łagodzi objawy menopauzy. Podobne działanie posiada również jemioła. Uszczelnia naczynia krwionośne, stosowana przy problemach trawiennych oraz przy zapaleniu piersi. Jak zatem widzicie, działanie kwiatów leszczyny jest bardzo wszechstronne i bezpieczne, bo można podawać je nawet niemowlętom. W swojej dietetycznej praktyce często spotykam się z takimi dziwnymi sytuacjami. Wyobraźcie sobie, że ludzie boją się wszelkich darów natury, a chemiczne tabletki przepisywane przez lekarzy ładują garściami. No jakoś nie potrafię tego zrozumieć. Dziwne, nieprawdaż? A jak spożywamy kwiaty leszczyny? Można z nich przyrządzać syropy, podobnie jak z kwiatów mniszka lekarskiego, napary, czy dodawać na przykład do sałatek. I w tym przypadku bojaźń ludzka nie zna granic. Za nic nie zjedzą naturalnego pokarmu, a trujące produkty z marketów są ich codziennym wyżywieniem. No niestety właśnie tak jest, ponieważ jakiś czas temu puściłam taki filmik 9 produktów, których absolutnie nie należy kupować w sklepach. No to wiele komentarzy wskazywało na to, że dla ludzi to jest zupełnie normalne i stanowi to dla nich codzienne wyżywienie. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie to są produkty, no to oczywiście odsyłam do tego mojego filmu. Tam przedstawiam te produkty, których absolutnie nie powinno kupować się w sklepach, w marketach, bo są bardzo toksyczne. Więc tak to wygląda. Zajadamy się jakimiś dziwnymi, no nawet nie można nazwać tego pokarmami, nie wiem jak to określić, substancjami, a boimy się zupełnie naturalnych i bezpiecznych darów natury, jak w tym przypadku na przykład kotków leszczyny. Odkąd właśnie zainteresowałam się ziołolecznictwem i fitoterapią, w moim menu bardzo często gości między innymi mniszek lekarski. Również jest taki film na moim kanale. Lilak pospolity, też jest film. Kwiaty forsycji, również znajdziecie taki film. Liście katalpy i o niej jest film, o cudownych właściwościach tych liści. Perukowiec podolski, który jest kapitalną, bardzo wszechstronnie leczniczą rośliną i w ubiegłym roku również wypuściłam na ten temat film i o miodunce plamistej, inaczej płucnikiem zwana. Wspaniała, cudowna roślina, niebawem będzie można ją zbierać, ale tak jak już mówiłam, w tym roku ta wiosna się opóźnia, de facto mamy jeszcze zimę, więc póki co dopiero ta miodunka zaczyna wschodzić. No miejmy nadzieję, że się ociepli i to wszystko buchnie, zielenią buchnie, kwiatami.
linki do tych filmów dotyczących zielarskich i zdrowotnych zastosowań tych cudownych roślin, o których wspominam, znajdziecie pod filmem. Także koniecznie zajrzyjcie do tych moich filmów, bo tam jest naprawdę bardzo, bardzo dużo wiedzy zdrowotnej. A przy okazji pokażę Wam forsycję. No mamy koniec marca, a ona ledwo, ledwo zakwita. Taka jest zimnica. Także będę musiała jeszcze poczekać na picie kwiatków, naparów z kwiatków. Pamiętajcie, że kwiaty można teraz nazbierać i sobie wysuszyć, żebyśmy korzystali z nich cały rok. Wyczyszczone, wymyte kwiatostany można również zamrozić. Pamiętajcie jednak o przeciwwskazaniach. Leszczyna, pyłek z leszczyny jest dość silnym alergenem, więc osoby uczulone na leszczynę absolutnie nie powinny spożywać kwiatów leszczyny z wiadomych powodów. A oto przepis na napar z kwiatów leszczyny. 2-4 łyżeczki kwiatostanów. Ja tutaj sobie już je wrzuciłam. Zalewamy gorącą wodą. O! I teraz zakrywamy i zaparzamy 20 minut. Po tym czasie możemy pić już przepyszny, gotowy napar. Spróbujcie, jest naprawdę bardzo, bardzo smaczny.